Pierogi są u nas bardzo popularnym daniem. Połączę je z równie popularnym, a jednocześnie bardzo modnym szpinakiem. Zacznę od przygotowania ciasta. Do miseczki wsypuję mąkę i dodaję 2 całe jajka. Dodaję też wody i solę. Całość mieszam tak długo, aż ciasto zacznie nam się zespalać. Wtedy przekładam je na stolnicę i ręcznie wyrabiam, aż stanie się jednolite i sprężyste. Wtedy porcuję i odstawiam. Zabieram się za przygotowanie szpinaku. Na mocno rozgrzanej patelni roztapiam kawałek masła. Dodaję świeże liście szpinaku, dodaję też drobno pokrojony czosnek i drobno pokrojone chili. Po mniej więcej minutce smażenia dodaję spory kawałek sera pleśniowego, który niesamowicie wzmocni nam smak. A po więcej przepisów zapraszam Was oczywiście na moją stronę www.kulinarnatv.pl. A szpinak solę, pieprzę, dodaję słodkie śmietanki 30 i po minutce odstawiam do odstygnięcia. Wtedy szybko, za pomocą specjalnej maszyny, rozwałkowuję ciasto. Można też to zrobić wałkiem. Ciasto powinno mieć około milimetra grubości. Następnie okrągłą formą wycinam kółka i pozbywam się nadmiaru ciasta. Przygotowany wcześniej szpinak, który zdążył nam ostygnąć, odsączam z wilgoci. I taki właśnie układam na kółkach z ciasta i zaczynam zabawę w lepienie pierogów. Można to robić na różne sposoby. Ja pomagam sobie widelcem i nie jestem w tym najlepszy. Pewnie na konkursie koła gospodyń wiejskich w lepieniu pierogów zająłbym ostatnie miejsce. A zabawa w lepienie potrwa dosyć długo, ponieważ pierogi są tak pyszne, że musimy ich zrobić bardzo dużo. A jak już się z tym uporamy, kroimy w drobną kostkę czerwoną cebulę. Przesmażamy ją na oliwie z oliwek z masłem. W tym samym czasie w garnku zagotowujemy wodę, solimy ją i dorzucamy porcje pierogów. Uważajmy, żeby nie było ich za dużo. Mogą się wtedy posklejać. A kiedy zaczną nam wypływać, odsączamy je dokładnie z wody, wykładamy na talerz, a na górę dajemy usmażoną cebulkę. Dekorujemy jeszcze cienkim szczypiorkiem. Pierogi ze szpinakiem bardzo szybko znikają z talerza i wydaje się, że dokładek nie ma końca. A jeżeli Wy chcecie się też o tym przekonać, to pamiętajcie, koniecznie zróbcie to w domu.